Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie i dziś, jak już możecie zauważyć po tytule, przychodzę do Was z tagiem 20 faktów o mnie. Jak już wiecie, ja jestem świeżym youtuberem czy vlogerem, nagrywam filmy dopiero od lutego i tak pomyślałam, że może chcielibyście mnie troszeczkę bardziej poznać. Także przechodzimy do odpowiedzi. Ja już tutaj mam przygotowaną ściągę i pierwszy fakt, że mam na imię Agnieszka. Jak wiecie, mój kanał nazywa się Agnes Lovely Life. Moje prawdziwe imię jest Agnieszka, ale powiem Wam szczerze, że ono jest bardzo rzadko używane, jak przez moich znajomych tu na Islandii, tak i bliskich znajomych w Polsce. Jedynie te imię najczęściej używa moja mama, mój tato, mąż zwraca się do mnie Myszko. Wszyscy znajomi w Polsce do mnie się zwracają Aga, a tu na Islandii wszyscy zwracają się do mnie Agnes. Drugi fakt to jest taki, że jestem bardzo niską osobą, mam 1,58 m. Trzeci fakt, mam brata i siostrę. Mój brat mieszka w Polsce, jest ode mnie 5 lat starszy, siostra moja mieszka w Stanach, gdyż się tam urodziła i jest ode mnie 10 lat młodsza. Fakt czwarty, mam bardzo małą stopę. Słuchajcie, mój rozmiar jest 35, w porywach 36, mam problem z kupowaniem butów i jak również kupowaniem szpilek, w związku z czym ich po prostu nie noszę. Jedynie mogę nosić szpilki, które są zapinane w koło kostki lub są wiązane. Wszystkie inne po prostu mi spadają. Fakt piąty. Urodziłam się 8 kwietnia i jestem spod znaku barana. Fakt szósty. Mój naturalny kolor włosów to prawdziwy taki polski myśli blond. Dlatego farbuję włosy i farbuję włosy sama w domu od dłuższego czasu. Gdyż tu fryzjerzy, którzy robili mi włosy, nigdy nie byłam z nich zadowolona i postanowiłam je farbować sama w domu. I mam nadzieję, że wychodzi mi to w miarę dobrze. Następny fakt. Moje hobby. Moje hobby to jest oczywiście YouTube. Bardzo chciałam nagrywać na YouTube, kręcić filmy, kręcić vlogi, czy tak jak teraz robić takie tagi. I powiem Wam, że na ten temat, na temat YouTube'a nagram osobny film. A innym moim hobby jest takie, słuchajcie, robienie DIY, robienie sama świeczników, coś tam klejenie razem. Mam tutaj bardzo dużo porobionych własnoręcznie świeczników, czy jakiekolwiek wazony. Na przykład tu macie, o, wazon przeze mnie zrobiony. Uwielbiam tworzyć takie rzeczy. Jak również moim hobby są kwiaty. Uwielbiam robić bukiety, uwielbiam robić jakieś kompozycje. Po prostu uwielbiam kwiaty. Następny fakt, to jestem również majsterkowiczem. Jak może mogliście zauważyć w moim wcześniejszym filmie, gdy robiłam tutaj ten mój pokój, ta półka za mną była skręcana przeze mnie, jak również toaletka, komoda Alex, wszystkie meble, które są w domu, za wyjątkiem jednego, skręciłam sama. Uwielbiam skręcać meble, a w szczególności meble z IKEA. Następny fakt, nie mam prawa jazdy. I mam nadzieję, że to się w tym roku zmieni, bo mam zamiar w tym roku zrobić prawo jazdy i być kierowcą. Następny fakt to nie lubię, jak mi się coś narzuca i wymaga z góry wbrew mojej woli. I tu Wam dam taki przykład. Poznaję jakąś osobę, a inna osoba już tą osobę zna. Narzuca mi swoje zdanie i mówi, słuchaj, ta osoba jest taka czy taka. Ja taka nie jestem. Ja muszę tą osobę najpierw poznać i wyrobić sobie o niej własne zdanie. I najczęściej zdarza się tak, że ja mam troszeczkę inne zdanie niż ta osoba, która mi mówiła. Dlatego nie lubię, nie słucham od razu, co kto o czym myśli. Ja po prostu wyrabiam sobie swoje zdanie na jakiś temat. Następny fakt to wierzę w dobro, bo dobro powraca z podwójną siłą.
i powiem Wam, że staramy się z mężem być dobrymi ludźmi, pomagamy jak tylko możemy, czy znajomym, czy rodzinie. Nie mówię tutaj o finansach, ale ogólnie staramy się być pomocni i być dobrymi ludźmi. Następny fakt to za dziecka tańczyłam w zespole wokalno-tanecznym i miałam wówczas 10 lat i to był zespół, który przyjmował od 10 roku życia do 15 roku życia. Ja w tym okresie tam śpiewałam i tańczyłam, naprawdę. I miałyśmy występy, był to Konin, wyjeżdżałyśmy tam na występy, były to występy 5-dniowe. I wyobraźcie sobie, że Piotr Karpiński, który jest teraz prezenterem w TVN-ie, prezenterem sportowym, również ze mną występował i serdecznie go pozdrawiam. Następny fakt to grałam w szkole podstawowej w piłkę ręczną i w kosza. I wyobraźcie sobie, że ja z moim wzrostem bardzo dobrze rzucałam za 3 punkty. Następny fakt, jak byłam mała, to bardzo lubiłam przebierać się za Genovefę Pigwę. Na pewno część moich widzów wie, kto to był. Był to taki kabaret dawnych lat. Był to jednoosobowy kabaret. Był to taki mężczyzna, który przebierał się za starą babcię i przedstawiał swój kabaret. Ja bardzo to lubiłam, bardzo lubiłam go naśladować i babcia zawsze robiła mi taką scenę, kurtynę, oczywiście od szczotki kij, wieszała na tym koc, ja wychodziłam za kurtyny z chustką babci na głowie i wszystkich za dziecka rozbawiałam, naśladując Genovefę Pigwę. Następny fakt to jest taki, że w szkole średniej mój WF-ista wysłał mnie do klubu sportowego, gdyż widział, że bardzo dobrze gram w piłkę ręczną i żebym mogła zacząć grać, bo widział we mnie potencjał. Wyobraźcie sobie, że pojechałam do tego klubu, weszłam na salę, dziewczyny akurat miały trening i co zrobiłam? Po prostu przestraszyłam się i nawet nie zagadałam z tym trenerem. Podszedł oczywiście po tym treningu trener tego zespołu, to był chyba WKS Śląsk albo coś takiego, już nie pamiętam w tej chwili, i podszedł do mnie, zapytał się, co chciałam, dlaczego tutaj jestem, bo on wiedział, że ja przyjdę, ale nie wiedział, jak wyglądam. Oczywiście zapytał się, jak się nazywam, zmyśliłam, dałam inne imię, gdyż po prostu przestraszyłam się, jak zobaczyłam, jak te dziewczyny tak dobrze grają. Stwierdziłam, że to niestety to nie będzie dla mnie, ja sobie nie dam rady. I żałuję w tej chwili, bo może faktycznie lubiłam ten sport i może faktycznie byłabym jakimś znanym sportowcem. Fakt następny to uwielbiam żartować. I słuchajcie, moje żarty nieraz denerwują mojego męża, gdyż moje żarty są takie, że go bardzo często straszę. Schowam się gdzieś, mąż przyjdzie z pracy i go przestraszę. I powiem Wam, że nieraz muszę przestać z tymi żartami, bo boję się, że mojemu mężowi może coś się stać z sercem, że padnie mi na zawał. Ostatnio zrobiłam mu taki żart, mąż przyjechał windą, ja szłam po schodach, gdyż jeszcze wyciągałam pocztę ze skrzynki, nie zauważyłam piętro wyżej, że stoi sąsiad. No i wchodząc chciałam go przestraszyć, powiedziałam bu! Mąż się nie przestraszył, ale sąsiad poskoczył. Także moje żarty nie zawsze są takie fajne. Fakt następny to film wszechczasów. Słuchajcie, dla mnie filmem wszechczasów jest Dirty Dancing. Uwielbiam ten film i kiedykolwiek go puszczają w telewizji, zawsze mogę go oglądać. Mam 2 tatuaże. Jeden tatuaż mam nad pośladkiem, a drugi tatuaż, jak już mogliście zauważyć, jest zrobiony tu na ręce i będę jeszcze dorabiać do niego tutaj coś i może jeszcze będą 2 tatuaże, ale to zobaczymy po wakacjach. Dlaczego jeżdżę do Szwajcarii i jak długo tam jeżdżę? Słuchajcie, jeżdżę do Szwajcarii, gdyż tam mieszka moja mama. Mieszka tam od ponad 20 lat i ja tam jeżdżę od 14 roku życia. I fakt ostatni, dlaczego Islandia? Moi drodzy, ja do Islandii przyjechałam za miłością, za moim mężem. Mój mąż dostał tutaj na Islandii pracę, pracował wcześniej w firmie Istak, była to firma budowlana. Po 1,5 roku dostał pracę lepszą gdzieś indziej i ja powiedziałam nie, nie będziemy dłużej w rozłące, ja przyjeżdżam do Ciebie. Spakowałam się, powiedziałam mężowi, że przyjeżdżam z synem i tak się stało.
I tak od 12 lat mieszkam na Islandii. Jesteśmy szczęśliwi. Jak na razie nie zjeżdżamy do Polski. Może na emeryturę, ale w tym momencie tego nie planujemy. I tu na koniec, to już było ostatni mój fakt, chciałam Wam jeszcze polecić dwa kanały bardzo fajnych, sympatycznych dziewczyn. Jedna mieszka w Hiszpanii, a druga mieszka w Warszawie. I Asia mieszka w Hiszpanii i jej kanał nazywa się Joanna R. Angelika mieszka w Warszawie i jej kanał nazywa się Angelika Niedbała. Ja Wam podlinkuję te kanały. Naprawdę dziewczyny nagrywają bardzo fajne filmy. Asia bardzo lubi podróżować, pokazuje nam swoją przepiękną Hiszpanię. Angelika pokazuje nam swoje daily vlogi, pokazuje nam również fajne rzeczy, które używa, makijaże. Także naprawdę bardzo sympatyczne dwie osóbki i bardzo serdecznie Wam polecam ich kanały, żebyście tam do nich zajrzeli. A ja tymczasem żegnam się z Wami cieplutko i do zobaczenia w następnych filmach. Buziaki!